Tutaj stoimy pod konstrukcją, którą chłopcy nam zrobili pod deski drewniane, a dokładnie pod modrzew syberyjski szczotkowany. I tutaj powstanie strefa ze stołem, z krzesłami i z kuchnią zewnętrzną. I ta cała strefa będzie zadaszona. I plus jest taki, że właśnie tutaj te deski, które będą leżały, będą chronione nieco przez zadaszenie, więc nie będą tak ulegały wysuszeniu, rozmakaniu, czyli będą narażone na wszystkie warunki atmosferyczne. Atmosferyczne, dokładnie, je. I tu widać, jak te deski będą leżały, bo mamy legary już ułożone i pamiętajcie, jak legary układamy w ten sposób, to deski zawsze montujemy w sposób prostopadły. Może to jest logiczne. Dla niektórych, ale dla niektórych nie. Maksymalna odległość między legarami 50 cm, żeby deski nam się dobrze trzymały. Tak. I agrowłóknina. Agrowłóknina, ponieważ nie lubimy, jak trawa nam pomiędzy deskami. No nie, to nigdy ładnie estetycznie nie wygląda. I teraz zobaczcie, z racji tego, że ta przestrzeń jest ogromna, jeżeli cała byłaby wyłożona jednym materiałem, wyglądałoby nieciekawie. Dlatego, dlatego zrobiłyśmy taki myk, że wplotłyśmy tutaj płyty. No, najtańsze to one nie są. Nie są najtańsze, są mniej więcej dwa razy droższe niż płyty betonowe, ale prawda jest taka, że nie chwyta się ich brud i bardzo łatwo je wyczyścić. No i wyglądają bardzo luksusowo, więc za tą cenę warto. Warto w to zainwestować, pomyślcie o tym. I to wszystko będzie na jednym poziomie. Zlicowane, o tu zobaczcie, tu widać. Ale jednak będą... Są przypasowane deserki. Będą inne materiały i właśnie ta różnica materiałów wydzieli nam te strefy. Tak, czyli tutaj jest strefa jadalniana, tak to się mówi, zawsze mam problem, jadalniana, ze stołem, z kuchnią, a tu na płyty ceramiczne wchodzimy do strefy wypoczynkowej, gdzie będą kanapy. W tych miejscach będzie mnóstwo roślin i te rośliny będą wystawały nam nawet na metr, metr 20 powyżej poziomu nawierzchni. Po bokach będą nawet małe drzewka, które dadzą nam więcej poczucia zieleni, niż jakbyśmy mieli tu zwykły trawnik. Tak. I tutaj też będą rośliny. Wszędzie będą rośliny. Bo to właśnie Ola, znowu powiedziałaś, użyłaś tego sformułowania ogródek bez trawnika. Fakt, że tutaj tylko nie będzie trawnika, bo wszyscy nas zjedzą, że znowu. Ale no to, że bez trawnika nie znaczy, że po prostu nie będzie zielono. No zdecydowanie bardziej, więcej zieleni wprowadzimy tutaj właśnie tą wysokością, niż jakby był tylko trawnik na dole, prawda? Tak. A co do zezwoleń w ogóle na takie płoty, bo też mamy bardzo dużo zawsze zapytań o takie rzeczy, prawda? 2,20 możecie swobodnie budować bez pozwolenia sąsiada. Co mam? Patrzę, ile ci zostało. Jest tak, 2,20. Tylko, że jak budujecie te płoty, to jeszcze popatrzcie tak przychylnym okiem od strony sąsiada, żeby one też dobrze wyglądały z drugiej strony, bo wtedy sąsiad wam podziękuje.